Siemka, z tej strony Prosout i witam was w kolejnym odcinku z LEGO Harry Potter lata 1.4. Jak ostatnio pamiętacie, zaczęliśmy sobie właśnie tutaj tryb fabularny. Zrobiliśmy sobie pierwszy poziom pod tytułem Początek Magii. No i w tym odcinku będziemy uczyć się pierwszych zaklęć. Ale najpierw tutaj będziemy mieli taki, powiedzmy, mały tutorial w kwestii Wielkich Schodów. Tutaj jako Ron możemy korzystać z parszywka. Tutaj oczywiście był puszek, znany nam dobrze z kamienia filozoficznego. Pierwszą lekcję będziemy mieli u profesora Flitwicka i będziemy uczyć się Wingardium Leviosy. Dobra, tutaj już mamy pierwszego ucznia. Bardzo proste. O tą dwójkę już troszeczkę będziemy musieli się postarać. I... O, teraz jest dobrze. Okej. Zrobione. Musimy rycerza ułożyć. I to wszystko. Nauczyliśmy się w taki sposób Wingardium Leviosy. Boże, ja tu będę robić wszystko tak błyskawicznie w porównaniu do poprzedniego podejścia. Naprawdę. To już nie jest to, co kiedyś. O! Tutaj musimy już ułożyć taką właśnie układankę. Widzicie to? Czemu zawsze z gogową wersją jest zawsze najgorzej pod względem technicznym? Tamto LEGO Batman 2 to też miałem z goga. Widzieliście, jak działało.
O, to nie było to. No tak. Tutaj jest kocioł na eliksir bilosokowy. I do tego nam właśnie będzie potrzebna ta wiśnia, którą zebrałem. No i tutaj już będziemy mieli poziom z trolem. Dobra, i zaczynamy poziom wyjście z lochu. Tutaj jak będziecie sobie strzelać te doniczki, to możecie sobie zebrać już jedną część herbu. Tutaj też są takie lampy, które można użyć w karty podiosy. No i to też jest taki rodzaj znajdki, żeby dostać herb albo tam sztone postaci. Już na nie pamiętam. Ten odcinek, wyjście z lochu, kiedy robię na 100%, możecie już sobie zobaczyć na moim kanale, jeśli ktoś jest ciekawy. Wystarczy sobie znaleźć playlistę z tego Lego Harry Potter. I powinno być ok. Wystarczy jedno, całe szczęście. Dobra, i tutaj trzeba będzie strzelić ten portret, żeby on nas na chwilę zamienił w kobiety. Dopiero wtedy możemy wejść do tej łazienki. Dobra. Dobra, i tutaj możecie sobie zrobić normalnie festival moment przy jednym podejściu. Bardzo się opłaca ten technik.
podejdziecie do tej baby, to zrobicie ucznia w bezpieczeństwie. I tak sobie zrobiłem na tym odcinku. I to cały poziom, by the way. Czemu ja się tak zaśmiałem? To było moc silniejsze ode mnie. Poziom ukończony, tryb swobodnej gry odblokowany. Super. No dobra. Może jeszcze coś zrobimy. Chociaż może dojdziemy. Bo teraz chyba Lumos będziemy się uczyć. Tak, będziemy się teraz uczyć Lumos. Dobra, to tam się dopisze jeszcze. Nauka Wingardium Leviosa i Lumos. No i sam tytuł tego poziomu sobie damy. Szkoda czasu, bynajmniej. A to też się zrobi bardzo, bardzo szybko. Chyba, że znowu jakieś bugi będą mnie powstrzymywały. Dobra, i mamy Lumos. Później będziemy mieli ewolucję, że tak powiem, tego zaklęcia, ale nie wiem, czy to nie będzie dopiero w komnacie tajemnic. Dawaj, zaatakuj rodzielca. No nie, nie Hermione! Miał być śmieszny. Dobra, tutaj nic. Nie, bo ja później tego nie wezmę. Spadnie na dół. Wow! Dobra, tu kolejne. I jeszcze kolejne. Thank you.
zablokowano. I chyba będziemy mieli zapis nawet, tak? Czy nie? Tak, będziemy mieli zapis tutaj. Tak więc słuchajcie, no w tym dosyć krótkim odcinku, no w sumie to wszystkie odcinki z tego trybu fabularnego w LEGO Harry Potter lata 1-4 będą krótkie. Bo ja nie mam za każdym razem miejsca, żeby wam pokazywać... Nie, przepraszam, nie to chciałem powiedzieć. Po prostu w 15 minut, tak jak widzicie, umiem zrobić aż 3 rzeczy. Przejść cały poziom, zrobić dwie nauki, czyli naukę Wingardium Leviosa i Lumosa. No i jeszcze przejść od jednej aktywności do drugiej, a od drugiej do trzeciej. No. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z LEGO Harry Potter lata 1-4, tryb fabularny.